To jest Zosia. Zosia zawsze chodziła sama. Nie miała żadnych przyjaciół. Była cicha i zamknięta w sobie. Dlaczego? Bo jej rodzice byli pracoholikami. Nie nauczyli jej, jak żyć wśród ludzi. Hej, ty. Chcesz bucha? Nie, dzięki. No weź, co ci szkodzi? Nic ci nie będzie. Powiedziałam, że nie. Ty jaka sztywniara. Muszę lecieć. Pa. No jak? Zosie boli głowa, jednak pierwsza myśl, jaka ją nachodzi, to i nowi znajomi. Ktoś nareszcie się nią zainteresował. Ja w ogóle słyszałam, że on zajebisty im zrobił. Hej! Cześć, młoda! Siemano! Słuchaj, ty, jest taka propozycja. Michał organizuje, wiesz, tam imprezę, nie, i w ogóle mają być zajebiści ludzie. Może byś wpadła z nami? Ja? Ale, no tak? O Jezu, coś ci wymyśli. Może u mnie o 8 dzisiaj. No dobra. No dobra, jesteśmy umówione. Cześć! Pa! Tak, to znowu Zosia. Jak widać, nie jest z nią najlepiej. Ty, masz jakiś towar? No coś, ty chciałabym. Ja ten melon z ostatnio kowalam. No, to było dobre! Wszyscy na pruci. Ale jaka masakra. Akcja, nie? Zośka. To dopiero jest masakra. Zośka, to ty? No. Pozwól tu na chwilę. Proszę, usiądź sobie.
Znowu później wróciłeś do domu. Oj, tato, daj spokój. Co, daj spokój? Jak ty się do ojca odzywasz, Zośka? Naprawdę. Codziennie nie ma cię w domu, w szkole same pały. Co to jest? Ale nie przerywaj mi, rozumiesz to? Masz szlaban. Codziennie po szkole widzę cię w domu. I sprzedaj pokój siostry swojej, co? Spiętro. Zośka, nazywa się do siostry. Co ja? Teraz jesteście tacy cwani? A gdzie wy byliście, kiedy was potrzebowałam? Co? Zachciało się mieć córeczkę? Nienawidzę was. Narkomania jest zjawiskiem, które dotyka wielu młodych ludzi. Powodem są problemy, chęć pokazania się, głupota. Narkotyki zamieniają życie w piekło. Co 3 minuty ktoś się uzależnia i zaledwie 4 osobom na 100 udaje się z tego wyjść. To ja, daj mi. Już po wszystkim pozostały tylko myśli. Już po wszystkim, co przyniesie czas, przeżyć to zniszczy. Czy zagra na smukę, na razie poczeka i zostawi to na potem. Mam chwilę bycia panem, później zmieszany z głodem. Lecz czy taki zostanę i trzymam na to ochotę. Pojebane to trochę, że nie znam odpowiedzi i że lubię tego wroga, który nieustannie śledzi. Pytasz się jak leci i udaje przyjaciela, a ty na tyle głupi, że się zawsze na...